Mamy dla Was takich kilka odcinków na pomysły na spędzanie wolnego czasu. Czy to jesteście na kwarantannie i nie możecie nigdzie wyjść, czy po prostu jest zima, nudzi Wam się, nie można wyjść na dwór. To... Przede wszystkim jest to kreatywne spędzanie czasu, także... Bardzo kreatywne. Oglądajcie. Okej, to dzisiaj porozmawiamy trochę o puzzlach 3D. Jest to takie wciągające zajęcie i w ogóle ja się tak zajarałam. A ty to w sumie znalazłeś. Ja to podłapałam od siebie, jak to siostra, nie? Tak, i ja to znalazłam i zamówiłam sobie jakby od razu dwa zestawy tych puzzli. I pierwszy, już na pewno kiedyś tam widzieliście na filmikach z tyłu, stało na ozdobie. Na ozdobie? Stało na parapecie! Jako ozdoba! Taki ekspres. Mam tutaj pudełko od niego. Specjalnie wyrzuciłam, żeby móc Wam pokazać, jak to wygląda. To przychodzi w takim pudełku, o po prostu. W ogóle nie wygląda, jakby to było ze składania, nie? Tak, to jest najlepsze, że to jest w ogóle wszystko zwyczajnie sklejka. Ale to są puzzle, które składa się bez kleju, bez nożyczek, po prostu pokażę Wam tutaj teraz dokładnie. A, jak to wygląda. O. Tak, tutaj macie instrukcję, możesz się rozłożyć i pokazać. Jest dość spora, to fakt, ale jest to jak ja kocham ten zapach. Ojejku! Oczywiście ja to w kawałkach sobie brałam. Ale no tak, jest wielka. Jest dobrze zrobiona i ja... Także tak, ona jest po angielsku. Te puzzle, które ja mam, to jest już wersja dla takich bardziej... Na pewno nie dla małych dzieci, bo tu jest ponad 300 elementów było. No jak widzicie tutaj... Ja mogę to wycisnąć? Tak, to są jakieś zapasowe części, które mi zostały. To jest wszystko na takich planszach jakby. I to jest jedna część na przykład. Tak, i to była jedna część. Weź ją w ogóle, pokaż bliżej, bo pewnie nie widać za bardzo. Taka mała, no ale super. I to też można, ale ekstra. Naprawdę, powiem Wam, że ja zwyczajnie uwielbiam zapach tych puzzli. Ja już też się podjarałam, ale nigdy tego nie układałam. I dobra, to wygląda tak. Ten mój ekspres złożony. Ciuchcia, no ekspres to do kawy, nie? To była... To pierwsze puzzle, które ja złożyłam i pewnych rzeczy nie wiedziałam na początku. Tutaj niestety jedną część łamałam, musiałam ją dokleić. Nie bardzo wiedziałam, jak się z tym wszystkim obchodzić, ale teraz, jak już wiem, to bez problemu składam kolejne modele. To jest fajne, że w tym wagonie tutaj otwiera się ta klapeczka i można sobie tam coś schować. A jak kupiłam ten pociąg mój, ten ekspres za 60 zł na Allegro, aczkolwiek to ogólnie są puzzle Robotime. Według mnie są super wykonane, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. I instrukcja jest jasna, tyle tylko możecie mieć obiekcję, że jest po angielsku, ale co z tego, jak są i tak obrazki, to jakby... Da się naprawdę wszystko ogarnąć na spokojnie. Patrzcie, jakie są małe części nawet. Naprawdę ty takie rzeczy też musiałeś składać? Tak. Przecież to jest jak paznokieć, nawet paznokieć jest większy od tego. No. Wow. Ja w ogóle bardzo chciałabym globus, bo według mnie jest śliczny. No, o tym globusie to już długo mówisz. Poziom trudności jest już znacznie wyższy, bo tutaj było ponad 300 kawałków, a w globusie jest ich w ogóle więcej. A tutaj a propos tych części, to patrzmy, tutaj mamy napisane chyba, tak? Co tak, każda z nich jest podpisana. Ale super. Tak, żeby się nie pomylić w instrukcji. I niektóre są też zapasowe. Te na przykład malutkie, które mogą się ewentualnie zgubić, to są zapasowe. Są zapasowe, no. Nie musicie się o to martwić. Powiem Wam, że to super wygląda jako ozdoba pokoju. Jest przy tym... Super ozdoba na filmiki. Też. Jest naprawdę świetna zabawa przy tym. Ja się tak skupiam, że totalnie człowiek... Dobrze, że była zapasowa, bo złamałam. To już mi niepotrzebne i tak. Totalnie człowiek zapomina o świecie, tak wyłączysz się, bo trzeba się bardzo skupić nad tym, żeby niczego nie pomylić. Trzeba być cierpliwym. Jest to na pewno precyzyjne zadanie, zadanie dla wytrwałych.
mimo tego, że być może są to takie zwykłe puzzle i nie wiem, odwzorowuje się coś z szablonu, to naprawdę takie zajęcie rozwija kreatywność i wpływa bardzo na wyobraźnię przestrzenną. I są też takie zestawy dla dzieci złożone z kilkunastu części. Kosztują znacznie mniej, bo nawet od 10 zł zaczynają się ceny. To tak jest przyjemne wyciąganie tych części. Serio. Dobra, to jak się tak wciągnęłaś i chcesz mi już powyjmować te wszystkie części, no to ty sobie wyjmuj. A ja pokażę wam jeszcze jedną rzecz, bo kupiłam sobie też takiego Jeepa, tak dobrze ja mówię? Mhm. Army Field Car. No nie wiem, ja na to powiedziałam Jeepa, bo tak dla mnie, według mnie tak wygląda. Dobra, otworzę wam teraz tego Jeepa, bo zresztą mam ochotę go złożyć. Podasz mi nożyk? Dzięki, proszę. Wygląda jakby gabarety się nie różnią tych puzli, jeżeli jest mniej więcej tyle samo części, bo no, widzicie, to wygląda tak samo. Ile tutaj masz części? Tutaj było 308, mhm, a tam? A w tej jest dokładnie 369, czyli ta ma więcej. Wszystkie te produkty znajdziecie na stronie robotime.pl, ale także na innych stronach, na Allegro czy nawet w Empiku. Podlinkujemy wam te rzeczy, które my tutaj mamy. I to jest właśnie tak zapakowane w taką folię, żeby się nam nic nie pogubiło. Potem ją rozcinacie i macie te takie tutaj gotowe plansze. Plansze z tymi puzzlami 3D. Mhm. Naprawdę, naprawdę szczerze polecamy. Ok, to pokażemy wam teraz coś zupełnie innego, ale też z firmy Robotime. Kolejny hit według mnie. I według mnie też. To są miniaturowe domki do it yourself. Tutaj mamy szklarnię, która została złożona przez Olusię. Tak, ja złożyłam tą szklarnię i powiem wam, że to ja po prostu jestem z siebie dumna. Ja się przekonałam, że rzeczywiście jestem cierpliwa, wytrwała, bo to, ile pracy wymaga taki domek. Coś o tym wiem. A to dlatego, że ja też mam. Może nie szklarnię, ale ja mam biblioteczkę. Tak, są różne, są biblioteka, szklarnia, księgarnia, cukiernia, jakieś naprawdę takie różne, że możecie sobie wybrać co chcecie. Ja wybrałam akurat szklarnię, dlatego że najbardziej mi się podobała. Ile to kosztuje? Standardowa cena to jest 150 zł. To już trochę droższe. Jest trochę droższe, ale naprawdę. Też jest do tego, do szklarni jest akurat instrukcja po polsku na stronie Robotime. Do mojej biblioteczki niestety jest po angielsku. Ale to też nie przeszkadza, bo wszystko jest tak pokazane, że bez problemu. Naprawdę, jestem taka dumna z tego. Ale właśnie super jest to, światełko ci się tam świeci. No, tak, naprawdę. Ja nawet robicie tutaj swoją instalację elektryczną, tak jak ja się śmiałam. Tutaj idą kabelki w ogóle. To, że ona się świeci, to też jest wszystko, to wszystko się robi samemu. Dostaje się tylko wszystko złożone w takim... Te papierki wszystkie, no to naprawdę. Ale ja też miałam w tym swój wkład, tak, prawda? Tak, ma swój wkład. To drzewko, które teraz widzicie, to jest właśnie autorstwa Adusi. Tak, dziękuję bardzo. Możecie mieć pytania, bo to drzewko akurat nie było w zestawie. I ja mam jeszcze takie tutaj wycinanki. Trzymaj, pokaż. Mhm. Czeresienki, drzewka, tutaj miałam jakieś takie ozdóbki i takie. No ja akurat to drzewko właśnie pomalowałam ładnie i tak. Jest tego bardzo dużo i to jest na stronie www.wycinanka.net. To jest polska marka, polskie produkty. To są takie super kreatywne rzeczy, bo macie instrukcję, jak to wygląda wszystko, jak to ma być, ale no, nie oszukujmy się, kto wam każe tak robić? Przecież wy możecie sobie wszystko ułożyć tak, jak chcecie. Złożyć tylko tutaj meble, a potem rozkładać tak, jak chcecie. A ty ułożyłaś tak, jak było w instrukcji? Czy... Ja tak pół na pół. Mhm. Bo niektóre rzeczy się różnią, niektóre rzeczy są tak samo. Moja szklarnia może nie jest idealna, ale według mnie jest piękna, bo jest moja i sama ją złożyłam. Jest piękna. Wiecie, jak... No, zresztą widzicie, jak ona pięknie wygląda. Tu są takie szczegóły, to jest tak precyzyjne.
I tak przyjemnie jest, jak ktoś przychodzi i patrzy, wow, skąd to masz, gdzie kupiłaś? Kupiłam, ale sama zrobiłam. Dokładnie. To jest to. To, słuchajcie, moją szklarnię widać. Moja szklarnia się w całości, ale biblioteka dusi jeszcze jest w trakcie budowy. W trakcie budowy, tak. Ja no to pokaż trochę tych twoich części, jak to wygląda. Ogólnie to wszystko przychodzi w takim pudełku. Do tego pudełka jest dołączona również instrukcja, bo to nie to. No. Przepraszam. Uważaj na moje rzeczy. I w tym pudełku wszystko jest zapakowane w woreczki strunowe. O, mamy instrukcje. Macie farby. Klej, macie farby. Nawet jest klęsetka. Tak, wszystko czego nie mielibyście w domu, to jest. Nie ma załóżmy jakiejś, nie wiem, może igły na przykład, ale igłę to... No ale generalnie można siąść i robić, nie trzeba szukać po domu jakichś produktów innych. Tak, wszystko czego wam potrzeba jest tutaj. Tutaj teraz jak widzicie ja sobie układam swoją biblioteczkę. No tak, twoja biblioteczka. A nie pamiętam dokładnie jak to było, ale... No nic, możesz ułożyć tak jak chcesz. Najlepsze jest to, że właśnie można ułożyć tak jak się chce. Pokaż swoje książki. Ty masz tyle książek. Słuchajcie, w tej biblioteczce naprawdę robi się tyle książek, że... Drabinę. No, jako fanka książek, Remigiusza Mroza i nie tylko. No i dobra, stwierdziła, że po prostu weźmie sobie biblioteczkę. O, książeczki. Malutkie książeczki. Tak, tych książek jest bardzo dużo. Czekajcie, walizka. Ale nawet zobaczcie to, ja też to wszystko sama zrobiłam. Ja tutaj miałam tylko do sklejenia te części, a to się tak mówi tylko, ale te wszystkie takie szufladki, to się wszystko robi samemu. To jest naprawdę wow. I jeszcze więcej książek. Jeszcze więcej. I jeszcze pudełka, książki. I to chyba nawet nie jest w ogóle nawet połowa, na pewno nie. Nie, bo na przykład jak się robi taką książkę, to tutaj wam pokażę, mam taką kartkę i po prostu chodzi o to, że mamy takie tutaj przedziałki i po prostu trzeba to składać. Składać niektóre, przyklejać na taką drewnianą małą tekturkę, bo one są tutaj, podobnie tak jak w mojej szklarni. Wszystko jest na arkuszach papieru takich. Tak. Wszystkie książki. Ja, no jeżeli na przykład chodzi o moje książki, to ja mniej więcej wiem, jakie one mają być wielkości. I po prostu później jakby okładki do tych książek są dołączone oddzielnie na kartce i przyklejamy je oddzielnie. Także sama treść książki to jest jedno i w ogóle co jest ciekawe, tutaj w środku naprawdę coś jest, a nie też to jest zwykła książka. To właśnie okładkę ja jeszcze sama muszę dodatkowo jeszcze nakleić, także jeżeli bym nawet coś by nie wyszło z tą książką ze złożeniem, albo byłaby jakoś, nie wiem, źle złożona, to zawsze można to jakoś przykryć właśnie. To jest właśnie ta sklejka z tymi książkami. Tak, które... tutaj będę miała książki takie grubsze bardziej, które będą na pewno pokazywane tutaj gdzieś bliżej. No ale o, tutaj mamy już złożoną jakby książkę. I to po prostu polega na tym, że teraz byśmy musieli przykleić okładkę i mamy gotową książkę, tam można ją dociąć i już. Dla mnie najlepsze jest to, że to jest zajęcie bez telefonu, bez telewizora, bez żadnych mediów. Musisz mieć tylko swoje palce i klej. Dokładnie. Ale nawet na prezent dla kogoś jest świetne. Tak, naprawdę. Jak znacie tą osobę i wiecie, że lubi właśnie tego typu rzeczy, to... Nie dość, że macie świetną zabawę, to potem jeszcze macie super ozdobę. Naprawdę polecamy wam... Walizkę. Walizkę, tak. Polecamy wam Robotime i ich produkty. Linki będziecie mieli na dole. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Dzięki za oglądanie i cześć! Do zobaczenia!